Po zakończeniu I wojny światowej nieliczna ludność polska na wschodzie była bardzo zaniedbana religijnie z powodu braku kapłanów. Z tego względu władze kościelne powołały kapłana księdza Adolfa Piotra Szelążka z diecezji płockiej na ordynariusza diecezji wołyńskiej z siedzibą w Łódzku. Ingres księdza biskupa Szelążka odbył się 24 lutego 1926 roku. Po objęciu rządu w diecezji ksiądz biskup angażował do pracy osoby z Asocjacji Chrystusa Króla liczącej 40 osób oraz Związku Terezjańskiego 7 osób. Obydwa stowarzyszenia pobożne dążyły do przekształcenia się w instytuty zakonne. Członkinie Chrystusa Króla pracowały wśród ludności ubogiej na wsiach. Członkinie Związku Terezjańskiego z siedzibą w Świdrze koło Warszawy propagowały wśród dzieci i młodzieży znajomość Teresy z Lizjem. W 1923 roku odbyła się beatyfikacja, a w 1925 kanonizacja tej osoby. Ksiądz biskup Szelążek w obydwu uroczystościach brał udział, załatwiając ważne sprawy Episkopatu Polski. Po powrocie do kraju ksiądz biskup Szelążek szerzył kult świętej Teresy od Dzieciątka Jezus jako pierwszy biskup z polskich biskupów. Ksiądz biskup poznał bliżej obydwa stowarzyszenia pobożne i po objęciu władzy podjął decyzję założenia tych instytutów w zgromadzenia zakonne. Związek Terezjański wkrótce jednak cofnął decyzję predyspozycji do stania się zgromadzeniem zakonnym. I dlatego ksiądz biskup nie brał go pod uwagę. Jedynie zainteresował się Asocjacją Chrystusa Króla i po wyjaśnieniu pewnych spraw członkiniom Asocjacji Chrystusa Króla podjął decyzję założenia zgromadzenia 1 sierpnia 1936 roku. Erygował nowe zgromadzenie pod wezwaniem świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, które stało się instytutem na prawach biskupich. Pierwszą siedzibą zgromadzenia był dom w Maszowie na Wołyniu, podarowany przez księdza biskupa założyciela, do którego należało 100 hektarów gruntu ornych i to miało być jedynie takim zasobem utrzymania sióstr mieszkających w Maszowie. Do wybuchu II wojny światowej zgromadzenie rozwijało się bardzo szybko. Siostry były młode i pełne zapału. Przygotowywały dzieci młodsze do sakramentu świętych. Uczyły religii starszą młodzież. Zakładały stowarzyszenia żeńskie, akcję katolicką. Odgrywały z młodzieżą różne scenki religijne. Kobiety młodsze zapraszały na kursy kroju i szycia, które chciały w jakiś sposób sobie pomóc w zaopatrywaniu dzieci i młodzieży. Siostry odwiedzały liczne wsie oddalone od świątyń, niosły pomoc i pokrzepienie serc chorym i starszym osobom nie mogącym uczęszczać do świątyni. Po prze-
że to przekładało się na pozytywne i miłe przyjmowanie sióstr. Wybuch II wojny światowej przerwał działalność charytatywną zgromadzenia. Przełożona generalna, oceniając sytuację polityczną, poleciła siostrom rozejście się do swoich rodzin w ubiorze świeckim. Nie wszystkie osoby miały blisko swoje rodziny. Te osoby, które miały rodziny w zaborze niemieckim, pozostały na miejscu, szukając pracy zarobkowej po dwie lub pojedynczo. Mimo rozproszenia mogły nieść pomoc prześladowanym kapłanom, Żydom, studiującym potajemnie klerykom w Świdrze koło Warszawy. Jedna z sióstr mająca rodzinę w okolicach Ostrowi Mazowieckiej udawała się do nich, by z narażeniem życia zaopatrywać się w żywności i potem klerykom dostarczać do Świdra. Zajmowały się siostry ponadto chorymi, starszymi, osieroconymi dziećmi. A po ustaniu działań wojennych na polecenie władz radzieckich ludność polska zaczęła przygotowanie do opuszczenia ziem wschodnich. Ludność polską wywożono na Warmię, Mazury, Górny i Dolny Śląsk, ziemie północne i zachodnie. Ludność niemiecka w 1946 dopiero została wywieziona w głąb ziemi, a tak Polacy egzystowali z ludnością niemiecką. Siostry zakonne były rozpraszane wśród osób świeckich. Zanim znalazły swoje zgromadzenie, minęło wiele czasu. Założyciel wspólnoty po powrocie z więzienia i osadzenia go w zamku Bierzgłowskim koło Torunia niewiele wiadomości posiadał o zgromadzeniu się świętej Teresy Dzieciątka Jezus. Po upływie pewnego czasu grupy nieliczne sióstr domagały się od władz miejscowych nieruchomości przydzielonych za pozostawione domy na wschodzie. To szło bardzo opornie. Wskazane budynki były zdewastowane, bardzo zaniedbane. Jedynym domem był trochę bardziej może przynadający się do zamieszkania obszerny budynek w Ostródzie przy ulicy Limanowej, Limanowskiego 4. Remontowały do siostry własnymi siłami. Odmawiały sobie pożywienia, sypiały na podłodze. To słyszałam osobiście, jak siostra opowiadała. Po wyremontowaniu domu otworzyły siostry dom osobom starszym, chorym, potrzebującym opieki. Wkrótce władze miejskie wysiedliły siostry na poddasze, a cały dom zapełniły młodzieżą męską. Wkrótce siostry otrzymały nakaz opuszczenia całkowitego budynku. Ksiądz prałat Wacław Hipsz, proboszcz parafii w Ostródzie, widząc krytyczną sytuację sióstr, zaproponował im ulokowanie się na poddaszu budynku parafialnego w Ostródzie vis-a-vis kościoła. I tak egzystowały siostry przez kilkadziesiąt lat, nie mając żadnych możliwości otwarcia domu generalnego. Inne represje dotykały również siostry w latach 60. i 70., gdyż nie przyjmowano osób zakonnych do liceów ogólnokształcących. Ponadto zajęto cały inwentarz żywy w Rychnowie za rzekomy podatek dochodowy z gospodarstwa rolnego i inwentarza żywego. Gospodarstwo rolne oraz inwentarz były jedynym źródłem utrzymania 30 osób w Rychnowie.
Przez krótki okres czasu, po roku 1950, siostry uczące religii w szkołach bardzo krótko były zwalniane bez uprzedzeń. Pracujące siostry w domach dziecka zabierano, likwidowano domy, przenoszono dzieci do innych miejscowości lub zamieniano, jak w Ścinawce Dolnej na Śląsku, na dzieci głęboko upośledzone umysłowo. I tak siostry przez wiele lat egzystowały na większych terenach Śląska i Górnego, i Dolnego.